Cześć, witajcie, z tej strony Dawid, witam was w kolejnym odcinku z Workers and the Stars of the Republic. Tak, znowu przez zimę mi troszeczkę ludzi wymarło, dlatego wyłączyłem ponownie gromadzenie ludzi tutaj, ale to dlatego głównie, że tutaj część rzeczy jest po prostu też niegotowa, jak na przykład pojemniki na śmieci, które są przepełnione cały czas, więc fajnie byłoby coś z tym zrobić. Tak, a propos tych śmietników właśnie, dzisiaj się tym zajmiemy, mam nadzieję. Czyli tak, tutaj widzę, że byłaby chyba możliwość podpiąć się z drogą. A i owszem, tak żeby oczywiście tutaj kolejne biura móc postawić później do tej drogi. A tutaj postawimy sobie. No właśnie, tutaj czy tu... Ja już się kurczę gubię, jak to załatwić, bo... Nie, dobrze, to będzie musiało być tutaj. Dlatego, że tutaj będą... Tak, tutaj wysypiska postawimy, tutaj do... Tak, dobrze, bardzo dobrze. Tutaj to trzeba zrobić. Na razie to zrobimy samochodami, później się to będzie wysyłać pociągiem. Dobra. Czyli tak. Odpady i takie rzeczy. Na sam początek weźmiemy sobie utrzymanie infrastruktury. Postawimy tutaj. Czy ono sięgnie tam? Nie, no powinno sięgnąć. Dobra. No i tobie jeszcze śmietnik by trzeba było postawić, taki duży. Zaraz go gdzieś tu upchniemy. W każdym razie. Teraz tak, utrzymanie infrastruktury stawiamy tutaj. Niech ono się tutaj będzie budować. A obok postawimy wysypiska śmieci. Tak, i takie wysypiska postawimy konkretnie te. Miejsce transferu dużych kontenerów na śmieci. O, wysypisko z chwytakiem kolejowe. Właśnie to postawimy. 450 ton śmieci mogą przechowywać. Jeszcze mamy takie schody, takie małe, duże no i duże kolejowe. No to postawimy to kolejowe duże oczywiście. A konkretniej to dwa takie wysypiska. Jedno będzie tutaj, a drugie będzie tutaj. A w sumie to trzy, bo jeszcze na odpady niebezpieczne. Ciach. I dobra, teraz wysypisko. Mogliby takie z modów zrobić, kurczę, jakieś w miarę duże, fajne. No ale dobra, mniejsza w to. No i tratory by trzeba było wam położyć tutaj. Ja już mówiłem jakiś czas temu, że jeżeli tutaj będę coś takiego robił, a będę na pewno, zresztą jak widać na załączonym obrazku, że to robię. Tak, trzy tory. Może ten jeden mógłby być trochę bardziej oddalony. Nie jakiegokolwiek podłączenia. Dobra, ciach. Drugie. I trzecie. Coś w ten deseń zrobimy tutaj. Tak, dokładnie. I teraz to zaraz sprowadzimy. W jakiś jeden tor się postaramy. I to wepniemy tutaj jakoś w tą drogę. Jakoś to trzeba zrobić. Znaczy ja bym to w ogóle zrobił tak. Tu możemy wyciągnąć sobie tory. Tu będą dwa tory. Może tak będzie prościej trochę. Teraz jedziemy tutaj, bardziej do tego miejsca po prostu. Środkowy tor weźmiemy sobie, wyciągniemy właśnie naprzeciwko tutaj. Tak mniej więcej powiedzmy tego toru.
ciach. Tutaj oczywiście trzeba dorobić taktor. Ten tor trzeba oczywiście dorobić w ten sposób. To by trzeba było w tym momencie tak to skrócić troszkę, tak dotąd. Teraz zrobimy tak. Jeszcze trochę. I tak, i drugi tor byłby, no, troszkę krótszy raptem na tyle. No i dobra. No i teraz tak, jednak byśmy to jeszcze skasowali. Tak, tu byłby tor, który by wchodził. A tu byłby obok tor, który by wychodził. Czyli tak, on by musiał być jakoś tak i jakoś, no tak wchodził być w niego, nie? Coś takiego. No i super. No i tak, tutaj będą wjeżdżać 3, no i wyjeżdżać będą w tamtą stronę z powrotem 3. No i tak byśmy tutaj to rozwiązali, czyli proszę to budować. Na razie mówię, będą to obsługiwać ewentualnie śmieciarki takie, no wiecie, no samochodowe, nie? Będą te samochody wywozić, później będzie to rzeczywiście wywoził pociąg w tamto miejsce. Tutaj będzie to przeładowywane, tak, tutaj. Na samochody wywożone tutaj na wysypisko i tak dalej, i tak dalej. No i właśnie, a propos tego wszystkiego, tak się zacząłem ostatnio zastanawiać. No tak, coraz więcej rzeczy produkujemy sami, ale takich podstawowych rzeczy jeszcze nie robimy sami. Na przykład podstawową rzeczą są prefabrykaty ścienne i ich jeszcze na przykład sami nie robimy. No i teraz pojawia się ważna kwestia, żeby je zacząć robić. Na przykład tutaj potrzebuję 300 ton, więc no właśnie. Chociaż wiadomo, najdroższa jest i tak robota. Propos magazynu jeszcze na części. Tu by się jakiś taki przydał magazyn, większy od tego. Albo właśnie bardziej zamienny z tym. Ha! Dobre pytanie. Znaczy wiecie, nie mam nic przeciwko, żeby ten magazyn tutaj... No, nie, dobra, ten magazyn tu jest na deski, no to nie. Ale jakiś magazyn by tu wam się przydał właśnie na takie części różne do tych rzeczy, które my tu budujemy. How? Gdzie to zrobić? A tu by się zmieściło? Może by się tu zmieściło. Bo wiecie, jak ja chcę magazyn zrobić? Chcę zrobić dokładnie taki sam magazyn, jak mam tam. Zmieści się. No elegancko. Bo wiecie, co ja bym spróbował jednak? Przesunąć go trochę bardziej w prawo i zrobić tą drogę inaczej. Czyli tak, maksymalnie dotąd go dosuniemy, dobra. Teraz tą drogę bym... O właśnie. No i to będzie dobra robota. Dobra, pasuje. Proszę się przypisać, dobra. I tak, tutaj będziecie składowali sobie wszystkie rzeczy potrzebne do budowy. W późniejszym czasie, tak wiecie. Tutaj będą różne produkcje, te sprawy, nie? A później z produkcji będziemy to transportować już do konkretnych magazynów budowlanych. Takie składy budowlane sobie dosłownie potworzymy. Zresztą tak jak jest w rzeczywistości, prawda? Nikt nigdy bezpośrednio od producenta nie bierze. No chyba, że buduje całe osiedle na 20 bloków. No to wtedy ewentualnie od producenta zamawia. Ale raczej bierze się ze składu budowlanego materiały. No tutaj będą akurat jednokierunkowe to wszystko załatwione, ale tam... Można to załatwić inaczej. Właśnie, propos jednokierunkowych. Ja tu miałem drogi jednokierunkowe porobić już dawno. Czyli tak, tu miało być wjazd. Dobra.
tu wyjazd. Gorzej jak to się zacznie palić, no ale dobra, powiedzmy, że coś tam wymyślimy wtedy. Tu jest wyjazd, tak, i tu wyjazd, tu wjazd, w ten sposób, no tutaj musi być dwukierunkowe, bo tutaj będą wjeżdżać, wyjeżdżać. Propo, dwukierunkowości. Masa bitumiczna. Ty powinieneś ruszyć dupę w tym momencie. Chyba, że po prostu nie ma prądu, więc nie ruszysz tej dupy. Nie pierdzielcie, że wy nie możecie masy bitumicznej przerobić. Na pewno możecie, no hello. Chyba to są jakieś żarty. Momencik. No nie, no to postawiłem. Odwrócone, czyli tu jest wyjście. No i obsługuje masę bitumiczną. To też. Dlaczego to nie chce zamawiać masy bitumicznej? No chyba rzeczywiście o ten prąd chodzi. No. I patrzcie, tak tutaj. Tutaj zamawiałem przecież. A, patrzcie, widzicie? Cement. Ma w sobie, no bo nie ma zasilania, no i nic nie zrobisz mu. Dobra, jest to w miarę logiczne. Nie ma prądu, to nie wyładuje, no bo jak? Dobra, więc proszę cię, ogarnij się, podłącz się przede wszystkim i działaj. Tutaj się wybudowała już oczyszczalnia ścieków. Drugie podłączenie zrobimy później gdzieś stąd będzie sobie ono szło, no bo tutaj też będzie trochę tego iść, ścieku. Aczkolwiek to jest stąd, to jedną rurą puścimy, bez problemu. Dobra, jak tutaj? Tutaj jeszcze tak. Na pewno musimy zrobić, propos tego transferu śmieci. No właśnie, śmieci można by bezpośrednio tutaj wyrzucać, jakoś to tak załatwić. Na przykład w tym miejscu. Zobaczymy. Pomyślimy, zobaczymy. Będzie działać, dobra. No i tor byśmy pociągnęli, koledze. No właśnie, tutaj długi tor by był potrzebny. No jakieś jaja. Zakładając, że do końca dojedzie 100 metrów. I tu bym kolejne 300 potrzebował. O Boże, to ja aż tak długich pociągów po prostu nie będę mógł zrobić na śmieci. Częściej by musiały jeździć tyle. Dobra. Zrobimy coś takiego. Metrów i teraz tutaj podłączenie do tego miejsca. Czyli miałbym na 250 metrów mniej więcej. Zaraz sobie to zmierzymy, narzędzie pomiarowe. Gdzieś odtąd tutaj
240 metrów niecałe. No na upartego on to 240. Jakby tu zrobić semafor, da radę. No, dałoby to radę tak rozwiązać, ewentualnie. Czyli 240 metrów. Proszę mi to wyłączyć, jakieś reklamy, kurczę. Dziękuję. No i dobra, no 240. Chyba, żebym to jeszcze jakoś inaczej puścił. Chociaż tu się takie kuszące to wydaje. Chyba, że tu dalej będzie szedł tor. Aha, dobre pytanie, czy tu będzie dalej szedł tor, bo jeśli nie, to mógłbym to ewentualnie zrobić inaczej jeszcze. Czy ja to tak chciałbym rozwiązać? Tutaj by sobie musiała ta stacja powstać. Zaraz za tymi torami. Tu byłaby wyciągnięta. Kurde, chyba wyjście nie mam. Jak chcę większym zrobić. Dobra, najpierw sprawdźmy, czy to będzie pasować tutaj, żeby to tak zrobić. Dobra, tutaj damy radę zrobić przejazd. Tutaj pociągnijmy to, damy radę tutaj zrobić przejazd. No i teraz to wysypisko. Tutaj. I w ten sposób. I teraz tak. Tory. Tak, mówiłem, że tu jest 100 metrów, tak. Czyli jeszcze tak mniej więcej 300 bym musiał. No i tu byłoby ideolo. Coś takiego tutaj. Jeszcze bym to nawet pociągnął ze 100 metrów dla pewności. I teraz z powrotem wjazd. Stąd wjazd tutaj. Złączenie tego toru i tak by to mogło sobie, proszę Państwa, wyglądać. Tak, tutaj wjazdowy, tu wyjazdowy semafor, tutaj, że jest coś na torze. I tu by serio przydały się wiadukt, kurczę. O. Ale niestety jest on niemożliwy w tym miejscu. No trudno. Mam dwa przejazdy kolejowe obok siebie, trudno. No. Czasami i tak bywa. Chociaż kurczę, no... Nie, no dobra, nie wygląda to tak strasznie źle, może to tak być. Pewnie, że tak. Oczywiście, że może być. Ludzie. Wy jeszcze strasznych rzeczy żeście nie widzieli. Uwierzcie mi. Naprawdę. Tu nieraz takie kwiatki można porobić, że to jest po prostu absolutny hicior. Ja wam mówię. Jak tutaj? Tutaj się wszystko buduje. Dobra. Zacząłbym wprowadzać ludzi, tylko nie mam tych ludzi, kurczę, teraz. I patrzcie, dopiero co mi brakowało tutaj ludzi, żeby ich... znaczy bloków, żeby zasiedlić ludzi, a teraz nie ma w ogóle ludzi. To jest problem. Właśnie, jak tam... A propos nawóz. Nie jest źle. Yy,
Aha, wy nie dostaliście jeszcze śmieciary. No tak, wziąłem, pokupiłem śmieciary w niektórych miejscach już, żeby one zaczęły pracę, tak jak na przykład tutaj. I ona już wywozi tam sobie śmieciory. Na przykład tutaj, tutaj w ogóle przegiełem, bo zrobiłem aż 4. Ten jest nieśmigany, weźmiemy go, przerzucimy do gorzelni. W gorzelni trochę też tego będzie potrzeba. Tutaj wam też nie zrobiłem. Też jednego możemy przerzucić. A wam to chyba dałem aż 2 nawet, tak. Ale tutaj rzeczywiście tych bio będzie szło, bo tutaj i bio i nawóz jednocześnie idzie, no bo z tego, z tych dwóch budynków wychodzi nawóz bezpośrednio, dlatego że no te zwierzęta robią kupkę i to daje nawóz. Wiem. Zaskoczyłem was. Nie spodziewaliście się takiego obrotu spraw, ja wiem. Ale tak jest. Wierzcie lub nie. Dobra. Tutaj mięsa mamy aż nadto. Tu by wam się jeszcze przydał magazyn z mięsem, aczkolwiek na razie nie miałoby chyba go sensu zapełniać. Znaczy, nie byłoby sensu. Sens, nie sens. Kurde, gdzie ja go zbuduję? A nie, tu jest magazyn mięsa. Dobra. Boże, ja się przejmuję, że magazynu mięsa nie ma. Magazyn mięsa jest obok, tylko trzeba go jeszcze po prostu zbudować. Tak, tu mi się podoba, że kanalizacja już jest zrobiona pięknie. A i kanalizację by trzeba było wam tutaj, konkretnie wam, przeciągnąć jeszcze kawałek dalej, ponieważ tutaj jej jeszcze nie ma. To jakbym zrobił kolektor, to będzie dobrze? Podłącza się, ok, więc może być. No i wam tutaj zbiornik na ścieki jakiś by się przydało zrobić. Mógłby być nawet obok tego. O ile da się, da się. Proszę bardzo. Proszę pięknie budować rurki. Będzie dobrze. Tak, woda i kanalizacja to jest to, co jest najważniejsze po prostu w tej grze. Nie no, może przegiełem, że najważniejsze, ale najważniejsze są ludzie do pracy, którzy niestety umierają i mają mnie w nosie. Bo oni umierają i nic się dla nich nie liczy po prostu. No ale cóż, trudno by o nich mówić. Dobra. Właśnie tak, parkingi tutaj pobudowałem, nawet ładny duży parking zrobiłem dla kopalni typowo. Miejsca przetwórstwa tego węgla. No a tutaj kurczę nie porobiłem tu parkingów żadnych. No i powiem szczerze, że to jest czas, żeby to ponadrabiać trochę. I na przykład takie parkingi dodać tutaj. Tak wymyśliłem. Że takie parkingi mogłyby być. Znaczy nie tylko takie, nie? No bo takie o zwykłe też można by tutaj pododawać. Na przykład jakby on się tutaj zmieścił. Nie zmieści się. Ale ten się już by zmieścił, prawda? Nie, ten się na przykład zmieści. Nie zmieści się, bo się go nie podłączy. Dobra, mniejsza. Mam taki medium parking, tu jest, na 20 samochodów. Tak, na 20, na 20. Mam taki gravel parking na 14. Road dead ended. O, też fajna, taka pętla. House test park. Okej. A, to jest parking w ogóle na drodze. Tu mam taki underground parking garage. Taki podziemny parking mógłbym tutaj wstawić również. Widzę. To też by było fajne. Jego musiał jakoś tak wstawić.
i drogę podciągnąć, tak wiecie, żeby tutaj mogli se dochodzić. No i tu bym taki underground widział. Albo tu. Podziemny parking dla sklepu. Ty, to byłoby dobre. Chociaż nie do końca. Mniejsza. Poróbmy normalne parkingi. Czyli tak, jakiś parking tutaj. Na przykład ten na 20. Ten się tu zmieści. I go wstawimy sobie tutaj. Tak, żebyśmy mogli jeszcze ścieżkę mu wstawić. Pięknie. Proszę bardzo. Tak, parkingi na razie robimy, później powstawiamy jeszcze takie rzeczy, jak wiecie, jakieś takie, no nie wiem, na przykład, co na przykład możemy wstawić? No różne rzeczy. Wiem, dziwnie to brzmi. Różne rzeczy musimy wstawić. Powiedzmy, że tutaj takich parkingów bym naćkał przy drodze. Tu już może nie. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, 11. 33 sztuki. Niech będzie. Tylko tutaj muszę pamiętać o tym, żeby dodać jeszcze taką drogę asfaltową. Bardziej po prostu taki prostokąt z asfaltu, że tu jest droga, czy inaczej, nie tyle droga, że tylko no, że parkingi są po prostu i tyle. I w tym momencie to by się przydało, żeby oni tutaj nie zwalniali za bardzo. Znaki powstawiać. Możemy kiedyś strzelić do głowy po drugiej stronie. Też takie zrobię. Fajnie by to wyglądało. No i dobra, może być. Tak, ja wiecie, ja w ogóle nie mam pomysłu na te odcinki. Ja tak, wiecie, na spontanie lecę totalnie. Moim zdaniem jest to też taka fajna sprawa, że ja no, nie udaję tutaj nic. Tylko to jest naprawdę, to co się wydarzy, to się wydarzy. Jestem tak nieraz naprawdę tak serio zaskoczony, że coś się udało albo i nie. To jest moim zdaniem fajne, bo to jest takie prawdziwe. Oho, tu nie ma paliwa. Znaczy paliwo jest, tylko nie macie prądu. Nie możecie ściągać dalej materiału. Dobra. A i wam, bo wy dystrybujecie, dołożymy tutaj, żebyście wyrzucali ten. Tak, bo to jest chwilowa dystrybucja. O, super. Wow, nawet się ruszyli, żeby zawieźć tutaj chemikalia. No bez tego nie ruszą. Faktem. No i super. Proszę trochę więcej ludzi mi tutaj załatwić. Będzie fajnie wtedy. O, mogę zwiększyć znowu wskaźnik urodzeń. Bardzo fajnie. To zróbmy. Zwiększmy go. I niech oni się tutaj rozmnażają jak najbardziej tylko da. Tak jest. To będą musieli pobudować. Dobra. A propos parkingów, może byśmy w pierwszym mieście jakieś parkingi potworzyli, co? No, takie nieduże, właśnie jak ta, takie jak tam. Tak w ogóle, żeby tu jakieś samochody zaczęły jeździć, prawda? No bo mamy te autobusy, tyle tych autobusów tu jeździ. Takie zwykłe parkingi można by tu porobić, na przykład tutaj. Całą taką linię zwykłych parkingów można by zrobić, żeby oni mogli do sklepu przyjechać. Chociażby, albo tutaj pod Kauflandem. To ja bym w ogóle widział tutaj taki parking duży. Ja bym takie coś tutaj zrobił chętnie. I takie coś chyba będziemy robić w kolejnym odcinku, dlatego że już mamy pół godziny. Także dziękuję wam za oglądanie. Komentujcie, subskrybujcie, dawajcie znać, łapki w górę i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Na razie wszystkim, cześć.